Mamy dzisiaj drugie spotkanie miłośników jazdy konnej, hodowców koni z okolicznych miejscowości, którzy chcą zwieńczyć cały rok swojej działalności. Szczególnie się cieszymy z tego faktu, że kolejne wydarzenie w wykonaniu naszych jeźdźców, bo uczestniczą w Orszaku Trzech Króli, w Korowodzie Dożynkowym, no a teraz Hubertus. Mamy tutaj jeźdźców z różnych rejonów, bo mamy miejscowych kilku jeźdźców. Mamy z Gromnika, z okolicy, mamy z Rzepiennika, z Jodłówki Tuchowskiej, przyjechali z Olszyn, z Ołpin, a nawet jedna dziewczyna przyjechała z Proszowic i z pani Agnieszka z Komorowa. Także mamy z różnych stron jeźdźców, z siedlisk, zaprzęg z siedlisk. Cieszymy się bardzo, że coś takiego się kultywuje i myślę, że to będzie się rozrastało i coraz więcej będzie przyjeżdżało zainteresowanych, zwłaszcza, że troszkę nam pogoda popsuła to dzisiejsze spotkanie, bo wczoraj intensywnie tu padało i teren jest namoknięty, nie można pewnych tutaj przejażdżek zorganizować. Wybieramy strój. Najlepszy strój Hubertusa. Następnie będzie lis szukany, czyli pojedziemy tutaj do pobliskiego lasu i będziemy szukać, gdzieś lis się nam ukrył w norze. Mam nadzieję, że czyjeś bystre oko dostrzeże to i tego lisa znajdziemy i złapiemy, przywieziemy go tutaj, zaprezentujemy. Po czym, jeśli te warunki nam pozwolą, na ile pozwolą, bo jest bardzo tutaj mokro, ślisko, będziemy chcieli pogonić za lisem jeszcze jednym, gdyż spotkaliśmy drugiego lisa po drodze i będziemy chcieli go złapać. Współorganizatorem są myśliwy koło Wieckiej Jaźwiec, któremu bardzo dziękujemy za to, że nas wspomógł i że razem chcieli z nami zorganizować tego Hubertusa. Oczywiście koło Wieckiej Jaźwiec się włączyło w tą akcję, przygotowało dziczyznę na poczęstunek tutaj. Mamy tutaj różne takie wyroby z dziczyzny i serdecznie prosilibyśmy wszystkich tutaj uczestników, żeby każdy tutaj przyszedł i mógł się poczęstować tutaj właśnie tymi naszymi wyrobami, które z dziczyzny mamy tutaj dzisiaj przygotowane dla wszystkich.